W Wieluniu powstało Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych Związku Młodzieży Wiejskiej. Jego działalność, podobnie jak 14 innych ośrodków w Polsce, jest możliwa dzięki unijnej dotacji. Czym się zajmuje? Odpowiadamy osobom, które chcą zakładać stowarzyszenia. Jak stworzyć statut, jak uzyskać numer KRS, ale nie tylko. Organizujemy także szkolenia eksperckie, m.in. z zakresu prawa oraz rachunkowości i księgowości. Pierwsze właśnie szkolenia eksperckie odbędą się już w ten piątek, także serdecznie zapraszamy wszystkie stowarzyszenia, wszystkie organizacje pozarządowe. Powstało dzięki unijnej dotacji w ramach realizacji projektu Aktywni Lokalnie 2. Jest to projekt kompleksowe wsparcie dla trzeciego sektora rozwoju organizacji pozarządowych na obszarach wiejsko-miejskich. W nadchodzących latach najważniejsze obszary aktywności Związku Młodzieży Wiejskiej to przede wszystkim edukacja, przedsiębiorczość, rolnictwo oraz samorząd. W tych obszarach chcemy budować konkretne programy, realizować projekty z udziałem młodych ludzi, tak aby oni mogli podnosić swoje kwalifikacje, realizować swoje pasje. Centrum Informacji pomoc znajdą nie tylko stowarzyszenia i organizacje pozarządowe, ale także mieszkańcy. Pomagamy w pisaniu pism urzędowych, w poradach prawnych oraz wypełnianiu zeznań podatkowych. Biuro Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych mieści się przy ulicy Augustiańskiej 2. W jakich godzinach jest czynne? Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. Także zapraszamy wszystkich mieszkańców, wszystkie stowarzyszenia oraz organizacje pozarządowe. Można się do niego dostać przez sklep PS z Połem lub od strony Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.